sound. Ok, działa. Chyba dobrze będzie, nie wiem. W każdym razie start. O shit. Od nowa. Czego tu się znowu? Oh shit. O. A jak on tu wejdzie? Dziwne. Biedronka jest życiem. No kurka wodna. Muszki. Co to? Cześć, Deimos. O, tu po ścianie. Ach. Ups. Dlaczego? Czemu to nie działa, jak przed chwilą było sprawdzane? O Boże. Dlaczego to nie działa? To tak późno? No wiesz, no. Zawsze tu się wszystko wiem, ale niestety nie miałam czasu. No przepraszam. Czekałeś i czekałeś na mnie? O Boże. Przepraszam. Bo nie potwierdziłam tego, wiesz. Dobra, zobaczę, czy teraz będzie działała gra. I co? Słychać teraz grę? Cześć pan Bardzik, zmieniłeś kolor. Dobra, bo ja tak gram, w nieświadomości byłam w ogóle, że to nie ten. Przyszłam za tydzień,
bo ogólnie, no wiesz, ja pracuję i bardzo mnie to też męczy, więc czasami muszę odpocząć. No ale przychodzę, wiesz, kiedy mogę, nie? W każdym razie jestem na razie. Jeszcze żyję. A skąd wiesz, bo widzę. Magia. Geks nieszczęsny. Próbowałam go ukończyć poprzednio, ale się nie udało. Czekaj, bo czemu to nie działa? Tu coś tak jest. Z tą kamerą jest nie tak. Nie w tą stronę. Bo miałeś wcześniej fioletowy. Pamiętałam, że miałeś fioletowy. Hemamiker.pl Elo, elo. Jak ja mam tu wejść? Alo. O. Dobrze działa? Bo to coś tu się... Nie wiem. Dobra, żeby włączyć, wciśnij. No wciskam. Dlaczego są ciche alerty znowu? Nie wiem, co się dzieje, ale wszystko mi się możliwe. Możliwe, że mi się coś jak zwykle przestawiło, bo to jest akurat normalne. Ale jest. Muszki chciałam. Jak ja tu w ogóle wlazłam? Aha, tu można wyskoczyć. Ten jest jakaś Kurde, jakaś parodia ten. Tej z koszmar z ulicy Wiązów, nie wiem. Kurde! Teraz gra jest za głośno. Nie wiem, musi tak być na połowie. Bo... albo ściszę w ogóle w tym... tutaj. Bo mnie to wkurza. Ale to jest tak zawsze, problemy techniczne, jak zwykle, więc... Można mu tak? A, można. Cholerny. O. Tak. Można ściszyć. Pisać ci pliwa? Pisz na publicznym. Co się przejmujesz? Pisz po prostu, czy słychać, czy nie, więc wiesz. Nie musisz priwa pisać. Bo tak to wiesz. Nie wiem, kiedy to nawet odczytam. O. Lepiej? To git. O, spadło zombie. Nie wchodzisz z reguły na Discordy streamerów? Dlaczego? Czekaj, bo tu jest tak... dźwięk... Trochę to ściszę. Stara gierka. A przed chwilą próbowałam odpalić to na Gogu Pandemonium, ale też mi coś nie zadziałało. O, co się stało? Też oczywiście tam trzeba pewnie będzie pobrać tego jakiegoś patcha, bo chciałam sobie w Pandemonium pograć, bo rzadko w ogóle grałam w tą grę w dzieciństwie. Czemu się nie odbija na tym na ogonku, tak jak powinien? A dlaczego tylko ućwikły?
Siko jest wyjątkowy, no tak. Ja tu mam tego Discorda chyba po to, żeby tylko tam po prostu był, bo u mnie to też nic się za bardzo tam nie dzieje i ostatnio parę osób odeszło, więc nie mam już nawet chyba na niego pomysłu. Spalony. O! Nie wiem, czy to więcej punktów daje, czy co? To można biec, ale to ja muszę trzymać trójkąt i ten X jednocześnie. A i tak nie dobiega. Nie doskakuje. O. Na tych Discordach się nie dzieje, szkoda to trzymać. Ale wiesz, myślę, że inaczej to by cię nikt nie znalazł, nie? Jakbyś nie miał tego Discorda. Znaczy ja tak, wiesz, założyłam kiedyś i kiedyś było jakoś więcej osób, ale jakoś tak się powykruszały po jakimś czasie, nie wiem. Nie wiem, co mogło być tego powodem, ale w sumie to już nie będę się tam, wiesz, zagłębiać w te rzeczy. Kurde. Zapomniałam, że tu jest taki trudny moment z tym. W ogóle ta gra, ja myślałam, że ona jest taka trochę łatwiejsza, a ona jest trochę trudna, powiem szczerze. Nie no, tak no. U mnie to jest, bo chyba jest, nie? On ma takie śmieszne te żarty. Nom. A taka byłam też przez ten cały tydzień taka wypompowana jakaś, bo wstawanie na tą pierwszą zmianę o godzinie 4 to jest straszna męczarnia i potem tak jak wracam do tego domu, to taki zombie ze mnie jest i nie bardzo mogę funkcjonować, dlatego też stwierdziłam, że nie ma chyba sensu nawet wchodzić na streamy i żeby ludzie oglądali moją zmęczoną gębę. Bo to lepiej chyba, żeby nie oglądali takiego widoku. Ja myślałam, że to jest łapka. Tu są cztery, dobra, okej. O. Ja to tak, no. Z nikim się nie komunikujesz, nie śledzisz tego, nie wiesz po co to trzymasz? No to usuń. Jak twierdzisz, że ci niepotrzebne. Dużo osób właśnie, tylko wydaje mi się, że u Marcina najwięcej osób siedzi. A tak to na reszcie to po prostu siedzą, bo wiesz, żeby siedzieć. O. Trudna ta giera, powiem szczerze, no naprawdę. Ja nigdy w nią nie grałam, ja grałam tylko w trzecią część i w drugą. Ale w drugą to demo grałam. Bardzo mi się podobała ta druga część w sumie. Mimo, że to było demo. Biegaj! Staram się. Ja w ogóle, wiesz, zaczynam... Początki to są mojej przygody z tym geksiorem, z tym jaszczurem, więc... Wiesz, nie jestem pro. O, jeszcze telewizor mnie znokautował. Cześć, Kajko, przepraszam. Chciałam twoim starym nickiem cię przywitać.
A wiem, że ty już tego niku nie masz. Och, zniszczyłam sobie to dziadostwo. A tam była ta łapka. I muszka jakaś. Nie wiem, co ona daje, bo jak dotykam wrogów, to się nic nie dzieje. Myślałam, że będę jakaś nieśmiertelna. Motyl. To chyba było życie, ten motyl. Nie pamiętam. Próbuję się zastanowić i... nie wiem. Pilot. A te czachy to... a tak, można było tymi czachami rzucać, ej. Cześć Hoops Life, elo. Chyba i tak zrobisz. Wiesz, bardziej jak uważasz, że... o Jezu. Uważasz, że nie ma co tego trzymać. Z nikim tam nie utrzymujesz kontaktu. To tak naprawdę... no ja bym tego nie trzymała. Ja też większość tych Discordów tu też pousuwałam, bo... Nikt z nikim tam nie gadałam, tylko to po prostu było, no nie, także to większość z tych pousuwałam, tam zostałam w tych Discordach, tam gdzieś się nawet jeszcze odzywam, nie, a tak to pousuwałam połowę. Poblokowałam, pousuwałam, to różnie bywało. To są te pomidory zmutowane z dzikiej fabryki. Dzikie pomidory. O, trafiłam go. Zapomniałam, że te stare gierki na PS1. To jest w ogóle gra na PS1, tylko to jest chyba port komputerowy. No to przecież jeszcze miały te hasła takie na poziomy, nie? Dawno temu. No weź to spamiętaj, trzeba było spisywać. Oh shit! Cholera, jasna. Patrz no. Biegnij! To na to można stanąć. Okej. Okay. O! W ostatniej chwili zdążyłam. Masz to na PC? No ja też mam to na PC, tylko ogólnie... wydaje mi się, że to pierwsze to było PS1. A teraz to rzadko dostać, znaczy rzadko. Ciężko, nie rzadko. Coś zrobiłam. Te muszki to mi dają później żyćko, nie? Ja tu chcę wejść. Halo. O. Ale ci wróciły z poniezeksa. Musisz poszukać wersji na PSX. Ale to hups. To ty masz tą grę na PS1. Bo ona naprawdę... teraz, żeby dostać tego geksa, to trzeba wydać niemałe pieniądze. Powiem szczerze. Ja szukam drugiej, trzeciej części. Drugiej też w sumie. Ale drugiej nie widziałam nigdzie. Nie wiem, co ja biorę. Jakieś moce. Kuźwa, co to było za dziwny jakiś ekran? Przestraszyłam się przez chwilę. Ja ci powiem, Hubs, że to jest pierwszą częścią, to akurat u mnie pierwsza przygoda taka. Bo nie miałam z tą grą styczności. Dla nostalgii będzie warto, no... na pewno. Ja ostatnio wydałam też, nie wiem, nie skończyłam tej gry. Harry'ego Pottera kupiłam sobie na PS1, bo też ta gra ominęła mnie w dzieciństwie. Nie miałam tej gry.
No, ale jakoś na razie ją odłożyłam na bok. Czemu jak on spada i ja skaczę, to on się nie odbija, tak? Zaraz będzie game over. Pomidor cholerny. A druga część to nawet nie wiem jak się nazywała, aż nie pamiętam. Ale już nie była w 2D, tylko w 3D. Kuźwa mać! W życiu tego nie przejdę, zaraz będzie od początku. Ja jestem strasznie lamus w tą gierkę. Okej. To trzeba tak jeszcze idealnie w nich potrafiać. Szukasz Geksa na PC za dzieciaka, a teraz grałeś. Aha. Rozumiem. Ja w to nie grałam, mówię. Nawet na peceta w to nie grałam w dzieciństwie. Ja to grałam bardziej, wiesz co, w Raymana zawsze. Jeżeli chodzi o ścisłość, to ja byłam bardziej za Raymanem. Takie właśnie gierki były dla mnie okej. A to pewnie pominęłam jakoś po prostu, nie? O kuźwa. O! Przyspieszenie. Jezu, ja w ogóle nie przepadam za przyspieszeniami w grach, bo to zawsze jest ten... Zawsze można się gdzieś nadziać. Tak jak w Jazz Jackrabbit i w pierwszą część było przyspieszenie takie. I też przez cały level przeleciałam i nic nie zebrałam. Ogólnie nastroje przed świętami. Powiem ci, że no tak pan Bardzik w miarę. Nie jest źle. Połowa rodziny nie przyjedzie, także wiesz. Będzie trochę tak... Nudno. O kurde, czaszkę rozwaliłam, ale poprzednio mi poszło lepiej. Aha. Koniec! Gex nic nie dostaje, ale lipa, Boże. Rayman też był jeszcze coś, bo było takie jak Lomax. Wiesz co, ja w Lomaxa nie grałam, wiem tylko, że to był świat tych lemmingów, nie? To było właśnie coś takiego. Ale ja w to nie grałam. Ja tylko wiem, że ta gra to teraz po prostu kosztuje chyba z 600 albo z 800 zł. No do tanich to ona nie należy. Też gdzieś tam mam ją na liście, żeby gdzieś tam dawno, znaczy dawno ją w ogóle zapisałam na tą listę, żeby ją sobie kupić, ale to zanim ja uzbieram na nią pieniądze, to wiesz, to trochę minie, coś zebrałam. A gdzie jest ten pilot? Bo widzę, że ja pilot ominęłam gdzieś. Ale jakąś kasetkę wzięłam, nie wiem co to daje. Shit. Klonoa? Ja nie wiem co to jest Klonoa. No właśnie, wiesz co, na przykład ostatnio na tym, na Allegro oglądałam sobie z ciekawości ile kosztuje i ktoś tam wystawił za 800 zł tą gierkę. Także mówię ci, do tanich ona nie należy, ale ja ją sobie też wpisałam w listę, żeby gdzieś tam kiedyś ją ogarnąć jak to wygląda, bo to te... Kurde, chciałam się odbić. Bo to te lemmingowe tam światy były, nie? Coś takiego. Ja lemmingi ogólnie też miałam, ale nawet nie wiedziałam, że powstała w ogóle gra w tym całym świecie ulokowana, nie? Że jest taka platformówka. Bo lemmingi to ogólnie była gierka logiczna. Bo pierwszą to ja miałam na Sega. Nawet gdzieś tam jeszcze są te lemmingi.
Także nie wiedziałam nawet, że to było. To ktoś mi później powiedział, że taka gra miała w ogóle istnienie. Cześć, Kurajtora. Elo, Gex. Dzisiaj kupiłaś Gex XD na Gogu. A to jest właśnie ten z Goga. Gierka w podobnym klimacie do Gex? No właśnie. O-o. Powinnam biec. Oh, shit. Hej, Lady Devi. A miałeś na płycie kiedyś tego Lomaxa, hups? To żeś pewnie sprzedał i koniec, tak? I nie wiedziałeś, że to będzie tyle kosztowało. To tak jak ja mam taką gierkę na peceta, to jest American Magic Alice. I ona teraz chodzi po 300 zł. A to jest taka dosyć stara, stara gierka. I na razie jej nie zamierzam sprzedawać, bo ona może być kiedyś tam jeszcze trochę więcej warta, bo w ogóle mało kopii tej gry było. Zaginął. Zaginął. Dawno grałam i miałam w głowie... Coś tu się zrobiło. Klawiatura mi się włączyła w telewizorze. Na Gogu w końcu kupione. No bo teraz na tym Gogu to było za, nie wiem, za 5 zł? Może? O, szkoda, chłops, że tak się stało. Ja poprzednio, jak grałam tego Gexa teraz na komputerze, to ogólnie nie wiedziałam, że można kontrolę podłączyć, a grałam na klawie. A teraz mam podłączony kontroler od PS4. Nie wiem, Nuxart, nie wiem, ja staram się jakoś przeżyć w ogóle te poziomy, więc wiesz, cześć Mirabelka, wspomnienia ci zostały, no, ja to właśnie mam najwięcej wspomnień z tym Raymanem dwójką, jak grałam na tym, na komputerze. Co to była za kasetka? Ja to wzięłam. Nie wiem, wiesz co, kaseta z kodem? Nie wiem, ja to wzięłam chyba, ale nie wiem, jakiś kod. I co mam z tym zrobić? Po co mi to? Po co mi to? Bo nie wiem, o co chodzi. Jakiś kod, ale do czego ten kod? Klonoa, ja nie wiem, co to jest klonoa w ogóle, nie mam pojęcia zielonego. Witaj, Gromowładny. Widzę, że zmieniłeś nick. Byłeś wcześniej Cebularz. Teraz jesteś Gromowładny. Chyba to ty jesteś. Chyba. A, tego co tydzień szukałam temu. O Boże, to był ten poziom z tymi płomieniami, co mnie tak denerwował. O Jezu, dzięki chłops za follow. Mordko, witamy. Proszę się rozgościć. Zrobić sobie herbatki. Tak, no. Ale ja w ogóle mam bardzo kiepską podzielność uwagi, więc przepraszam za to. Ja się muszę na jednej rzeczy skupić. Czasami. Zrobiłam ci dzień, to cieszę się. Nie wiem jak, ale bardzo fajnie. A skąd przybywasz w ogóle, chłops? Chciałam się zapytać. Kurde. Chyba dobrze. Po ścianie. Podobne do Crash 2. Aha, nie wiem. A na jaką to platformę? Ta klonoa czy coś tam? Na PS1? Czy na inne też było? O, ten płomień można zniszczyć, spoko. Fajnie, że ja o tym wcześniej wiedziałam. Ja jeszcze się uczę mechaniki tej gry. Ale mówię, na tym, na kontrolerze jest dużo łatwiej, bo tak bym umarła. Z
zbieram coś, nie wiem co to jest. Cholera. O. Kurde, myślałam, że go trafię. Nie. Nope. O nie, ja tu wlazłam. Odlubię stare gry i pronubski. Przez nich się promują kanały retro. Sam przez Łukasza poszedłeś ten temat ostatnio. Aha, czyli ty byłeś bardziej taki modernistyczny i zacząłeś się interesować grami retro, tak to rozumiem? Czy po prostu interesowałeś się grami retro, ale nie ten, nie grałeś w to za bardzo? Ja tego nie przejdę. Teraz będę później kodów będę szukała za chwilę znowu po internecie. Żeby nie przechodzić od nowa. No ale to przecież widzisz, że ja biegam. Czemu tego nie można było rozwalić? Ja nie mogę cały czas biegać, bo to za szybko. Żałujesz, że późno zacząłeś? No właśnie. Ja zdrowa już jestem, tak? Jest już u mnie dobrze, więc na szczęście całkowicie już wyzdrowiałam. Ale to jest jakaś opóźniona reakcja w ogóle. Nie wiem, czy ja życia jakiekolwiek zdobędę, jak ja taki truposz jestem. O kurde. Łatwiej to mi zawsze szło w te gierki w Spyro, Crash i takie tam inne, bo częściej grałam w tamte gry. A tutaj niestety jest trudniej, że tak powiem. Co mnie trafiło? Przepraszam, zjadłam tą łapkę, więc halo. Time to teach someone some manners. Od nowa. To może żyć mi się uda nazbierać. Ogólnie to... nie chcę. Od nowa przejdę, bo ja muszę się nauczyć mechaniki tej gry. Nie zdążyłam po... ale miałam już w buzi, nie widziałeś? Muszki. Ale ja chcę biec i nie mogę. Jakoś tak, nie wiem, dziwnie to z tym bieganiem w tej grze. Staram się. Biedronka dawała co? Życie? Aj ty. A, zupełnie. No tak, bo zapomniałam, że tutaj Nuxart jest tym. Jak to powiedzieć, ekspertem w Gexa. Aha. To git. Motyl to chyba było życie. No. Bonus. Sześć, dziewięć. Nie, to nie jest bonus? No dobra. Niech ci będzie.
Jakiś tam poziom. I don't know. A, tam się nie da. Myślałam. Aha, dobrze. Pa, jak go załatwiłam elegancko. Te muszki to okej, no. Muszę je zbierać. Bo one seta to zdaje życie, tak jak zresztą w każdych tych gierkach. Słucham. Co mi tam tutaj przylazło? Zordon mnie w ogóle wzywa. Co tam się zrobiło? Ja mam takie powiadomionko z Zordonem. A teraz chyba nie wiem, no kiedyś mówiłam już o tym, że wychodzi te Power Rangers w starym stylu. Oh yeah, 6 żyć. Dobra. O, pilot. Dobrze jest. To znaczy, że zaraz będzie koniec. Tyłem nawet może iść. No wiem, tak jak w tym, w Crashu, wiesz? Co to było? Powiadomienie jakieś. W Crashu też zawsze miałam 99 żyć. W Spyro też chyba się dało mieć 99, tak jak w tych platformówkach. O fu. Docinki są śmieszne. Kiedyś już o tym mówiłam. To można wejść, zanim się to załaduje w ogóle. Okej. A w ogóle to muza jest taka sama. W tych poziomach, tych cmentarnych. Punkty jakieś, nie wiem, o co tu chodzi. Mhm. No bossy to tak, wiadomo. To jest, nie wiem co to jest. Tak naprawdę nie wiem co ta aura daje, bo nawet jak dotykam tych przeciwników, to nic tu nie daje to. Skusiłeś się? Hehehe, widzisz? Nie jest drogi. Teraz są takie jakieś właśnie promo są. Aha. To był chyba bonus, nie? Ale załamana jestem tym pandemonium, co kupiłam, że też za niewielką cenę, a próbowałam dzisiaj włączyć to pandemonium i nie działało w ogóle. A, jest bonus time. Okej. Okay. Jeszcze cholera. Ale zobacz, to są ze 4 te. Jak tam przejść, halo? Nie wiem. Będziesz grał w Gexa. Fajnie, że można sobie podłączyć ten kontroler, bo na początku ja byłam taka bardzo nieświadoma i myślałam tylko, że klawiatura. Ale na szczęście wątpliwości zostały rozsiane. Oż. O, drivera grasz. Też chciałam zdobyć na PSX. Welcome to the New York City Mass Transit.
przedszytem. Mój kuzyn grał kiedyś bardzo często w Drivera, ale on sam mi kiedyś powiedział, że grał tylko po to, żeby sobie jeździć po prostu po świecie, bo misję miał w dupie, więc... więc gratulacje, co nie? Mi się podobał Driver. Zdałeś mieszkanie, wyprowadziłeś się z Warszawy, a mówiłeś, że się wprowadzasz w ogóle z kraju, tak? I co, będziesz miał lepsze zarobki, pewnie? Chyba. O-o. O, shoot! Upsi. Kupiłeś sobie w Holandii... u siebie w Holandii za 7 euro. Znienawidziłeś tą grę po wczorajszym live. Ale to na tym... On na... cyfrowa to jest wersja? A, to jakoś dziwnie tanio. Jedziesz do Hiszpanii za miesiąc na stałe, ale masz już tam zapewniony jakiś ten nocleg czy coś? Czy tam pracę nawet? Sorry, że tak cię wypytuję. Tu za grosze można dostać stare gierki. Co ty gadasz? Wyprowadzam się. Ja i tak się w ogóle z kraju chcę wyprowadzić, ale nie wiem, kiedy to nastąpi. Bo Polska to jest dobra dla turystów, tylko... Aj! Skakałam. Cześć, Nosferatu. Przecież nie na zawsze, Devi. Miałam 9, już mam kuźwa 7. A czemu się pytasz, Nosferatu? Masz wszystko mieszkanie za... A no tak, zapomniałam, mówiłeś, że byłeś coś tam z filmowcem, z filmowaniem. To tylko mogę życzyć ci powodzenia w takim razie. Znaczy, ja mam zapisywane te powtórki, wiesz, ale one znikają za jakiś czas. Na YouTubie mam powtórki, wiesz? Ale to, co robię, to nie tylko w PL. Jak palę sam, bo coś tam... Shrek. Ale tak, Shreka się często oglądało. Nie wiem nawet, czy nie byłam w kinie na Shreku. Czy to była... Nie, na drugiej części byłam na pewno, a na pierwszej to nie pamiętam.
Motyl tam był, halo. Ten pilot, telewizor spadł pod wodę. To bagno wstrętne. Dobra. Cebula ma warstwy. Jaka nazwa na YouTube? To mój jest nick na tym, na Twitchu. Ja mam warstwy, oczywiście. Bardzo dużo mam warstw. Shrek to jest klasyk. Shreka to... pamiętam, że na VHS-ie bardzo często oglądałam. I ktoś mi kiedyś pożyczył też, nie wiem po co, swoją kopię Shreka na VHS i mam dwa Shreki teraz w piwnicy. Bo... nie wiem dlaczego, ale mam dwa Shreki na kasecie. Szanujesz mnie za to, że mam warstwy? No a jak? Ja bym nie miała warstw, człowieku. Ja mam warstwy z sadła. Okay, time to call the maids. Tak, to mój kanał. Tylko, że ja mówię, ja tam nic specjalnie nie robię, tylko ja po prostu wrzucam powtórki ze streamów czasami. Ja tam nic więcej nie robię. Jak chcesz, to sobie pooglądaj, ale nic specjalnego tam nie ma. Biegam, żeby nie było. To atak. A bierz to. Co to jest? Jakieś tornado. Czemu zmieniłeś nick gromowładny? Tamto mi bardziej pasowało. A jak tego motyla wziąć? Nie wiem. Alkohol i nuda? A to co, a w ogóle co ile można zmieniać niki na Twitchu? Co to jest? Bup. Kuźwa, tam był checkpoint. Nie, od samego początku nie ma, wiesz? Bo mi się w ogóle później zachciało pododawać te powtórki, więc tam od samego hiper początku nie ma. Nie zdążyłam. Ja w ogóle teraz tak się odzwyczaiłam, że wstaję teraz o godzinie 5. Wczoraj, dzisiaj...
też o 5 godzinie i się wysypiam w sumie, ale potem wieczorem czuję takie zmęczenie tragiczne. Jakie mam tam, przepraszam, przejść? Tam się w ogóle da przejść? No nie da się. A ja chciałam tego motyla wziąć. No przepadły, trudno. Bo ja miałam w ogóle początki takie, że nie streamowałam z komputera, bo nie miałam sprzętu odpowiedniego. Tylko ja streamowałam z konsoli, bo nie miałam sprzętu. I w zasadzie tyle, nie? Dopiero ja zaczęłam tam wrzucać jak w sumie... Jezu! Jak w sumie ten sprzęt już sobie ogarnęłam, nie? No to zaczęłam wrzucać te powtórki z tych streamów. Bo ja przecież wcześniej tylko z PS4 streamowałam, bo nie stać mi było na sprzęt, nie? U mnie są często retrogierki, zgadza się, no bo po prostu lubię content retro i bardziej retro mnie bardziej interesuje niż te modernistyczne gry, chociaż czasami w te nowe te gierki też się pogra, może nie tak często, ale bardziej mają tą swoją taką, jakby to powiedzieć, te stare gry bardziej są takie charyzmatyczne, że tak powiem, no nie? Masz wspomnienie z dzieciństwa z tymi grami? Mam największe wspomnienie z dzieciństwa z Crashem Bandicootem 2. To jest moja ulubiona gra na PS1, retro gierka. I tak, nie? Nowości tak, bo nowości są takie, wiecie co, teraz... Jakby to powiedzieć, no tak robione w sumie na jedno kopyto, dużo błędów się tam tworzy. A kiedyś jak gierka była robiona, tak jak ten Gex, ja tutaj nie widzę żadnych błędów w grze, żeby były, bo wcześniej ludzie się starali, żeby te gry, jakby to powiedzieć, dokończyć, zrobić do końca, no nie? A nie tak jak, że teraz jest gra, robisz grę i wypuszczasz po prostu niedokończoną grę, a oni cię później tam, jakby to powiedzieć, oni ci później każą czekać na te wszystkie patche, żeby tą grę spatchować, żeby ona działała poprawnie, a to im zajmuje czasami dłużej niż rok. I to tak właśnie wygląda z tymi nowymi grami, że za dużo jest tutaj po prostu w tych nowych gierkach niedokończonych rzeczy. Chociaż zdarzało się, że oglądałam, że grałam w gry, które były na PS2 na przykład, to też tam było dużo błędów, ale to dlatego, że deweloperzy tam przyciskali bardzo na firmę i dlatego. Ale tak mniej zauważyłam tego. Jezu, ja sobie nie mogę się wysłowić, ja mam czasami taki problem, wiecie, że za dużo jak mówię, to potem bredzę strasznie. Chcę jak najmądrzej powiedzieć, co mogę. Genetyczny. Ludzie się bardziej starali, tak. Tak jak ten Cyberpunk, no ile oni przesuwali premierę, bo ile tam błędów było. A jak już wydali tą grę, to była taka zazbugowana, że się ledwo co dało grać. Geks jest tak trudny technologicznie, że cudzy to ogarnęli. Czemu? Bardzo rzadko wpadają w ucho, wiesz? Zdarza się, że wpadają w ucho jakieś tam piosenki, czy tam po prostu soundtracki z nowych gier. Tak jak na przykład ten Wiedźmin Dziki Gon jest no, taką nowszą już gierką i na przykład ta muzyka mi na przykład bardzo, bardzo wpada w ucho, jeżeli o to chodzi z tych nowszych gierek. Ale to zależy naprawdę już jaka to jest gra. A. Okej, ja nie wiem, bo ja jak czytam, to ja nie ogarniam czasami, czy to jest ironia, czy nie. Także... Okej. Wiesz, ciężej wyczytać emocje,
jak ktoś tylko pisze, no nie? To skąd mam wiedzieć, że to ironia była? To jest na komputerze Nosferatu, wiesz? To jest po prostu gierka ściągnięta z GOG.com i gram na tym na komputerze, bo nie mam tej gry na PS1 niestety. Ona jest dosyć drogim tytułem, więc... Nie wiem nawet, czy było mnie by stać na to. Nie wiem, ale mogę ci powiedzieć. Zaraz zobaczymy. Wiem, że ona jest bardzo droga. Ćwikła chyba kiedyś kupował. Ale on jest w tym, w innym kraju w ogóle, także... Czekaj, na eBaya. Na eBaya wejdę, zobaczę. Na eBayu mam tak, Gex 1 jest... Za, tutaj jest $600 gra. Także tutaj ktoś sobie dużo policzył, ale może są tańsze, nie wiem. To po prostu znalazłam taką ofertę. Ja to szukam właśnie drugiej części też, ale drugiej części mało widać. Nie ma co porównać z tyle gier do nowych, nie ta skala, nie te fundusze. Niektórzy muszą jak najszybciej się zwrócić, ale mają wywalone jajca, no. Albo tak jak mają wywalone jajca ci z Ubisoftu, że tylko koszą kasę na tych asasinach, nie? Już nic innego praktycznie nie wymyślają, tylko tych asasinów porąbanych i to już do pożygu jest, nie? Dla mnie najgorszym tym asasinem to była Valhalla. Bo to już nie miało nic w ogóle wspólnego dla mnie z Assassinem, tylko to była kompletnie inna gra. Więc dla mnie to była kupa straszna. Kuźwa. O, co się stało? Od AC z dala, ale to wiesz, to chodzi mi o tym nowym AC. Ale ty, ja wiem, że ty lubisz jakiegoś tam, nie wiem, Originsa czy coś tam. Tylko po prostu mówię, że oni tylko wolą kasę kosić, niż tak naprawdę przykładać się do gier. Geeks, Deep Cover, Gecko. Nie, po prostu on się nazywa Gex 1 chyba. Bo ten. Gex 2 to jest co innego. Dzięki. Wiesz, że w tym roku, no niestety, już trochę... Już trójka to mi już poszła do przodu, no ale co ja zrobię? Starzeje się, tak? Po prostu ja wolę starsze tytuły. Nowe mnie nie kręcą, tak samo nowy ten God of War mnie nie kręci. Bo ja jestem tylko za God of War'em tym starszym, jeszcze jak był na Olimpie. Tam w Rzymie, czy tam w Grecji, nieważne. To było coś, a potem już niestety stwierdzili chyba, że chcą w co innego pójść. Może ta gra jest dobra, ten God of War nowy, może i jest dobra, ale dla mnie to już jest nie to, nie?
No mówię, że stara się już robię. No 18 to ja może jestem w duchu czasami. O, motyl. Ja tam wolę być po prostu, wiecie, no... po swojemu. A jak? Gdzie jest ten pilot? Ja pamiętam, że akurat tutaj ten pilot to był trochę daleko. Dobra. He. Znikł w czeluściach. Szkoda, że jak to się walnie ogonem, to już nie bierze się tego. Mogłabym. Tylko nie wiem, czy nie będzie przypadkiem za głośno, nie? Nic nowego, jak ci wchodzą do pokoju. O, głową to można było rozchrzanić. Ja to nawet nie wiedziałam, że się da rozwalić te płomyczki. Jest pilot. On był taki w ogóle... Ale mam 15 żyć, to jest w ogóle lepszy wynik niż poprzednio, bo poprzednio miałam tylko 3. A tam był telewizor. Na górze. Biedronka, nie wiem po co. Teraz to uważam, że dopiero mi się życie zaczyna, więc wiesz, powiem ci szczerze. Ja zaczynam, właśnie jeżeli chodzi o to, że mam wywalone, to masz rację, bo na większość rzeczy tak, bo kiedyś to się bardzo wszystkim przejmowałam. Ale powiem tak, życie mi się teraz zaczyna, przynajmniej ja tak uważam, bo wcześniej to byłam w ciągłym stresie, więc... To tyle, nie? A jak to się tego telewizora? Bo to nie jest boss. Kazałeś przed bossem. Dobrze było. Uważam, że mi dopiero teraz się życie zaczęło, jak człowiek był wcześniej taki młody i głupi, a teraz jest tylko młody. Tak naprawdę życie mi się zaczyna dopiero teraz. A wszyscy oczywiście, kiedy dzieci? No nie, ja mówię tak, nie jara mnie to. Nie mój czas. Jak tu wejść? Ej. Ketchup? Co to znaczy? Mhm.
No ale to ja tu byłam, tu jest to bagno. Kuźwa, motyla rozwaliłam. Co się stało z czatem tak w ogóle? Nikt nic nie mówi. Elo! Powiem tak. Dzieci są dla mnie tematem bardzo odległym. Tyle tylko mogę powiedzieć. Każdy w pracy się pyta, kiedy dzieci? Kiedy dzieci? A ja mówię, jak mi się będzie chciało. Może wcale nie być. Dzięki. Nie ma ulubionego kczupu z HPA. Że się nie było w sobotę na imprezie. Nie chodzę na imprezy. Wiesz? Nie lubię głośnych party. Dzięki. Możemy sobie chwilę pogadać, ja będę jadła. Rzadko jem na streamach, ale dali mi jedzenie, no to... To jem, nie? Oj. Dzięki, ja jem mięso z indyka. Zostało z rosołu. Ale jest bardzo zapychające. A ja zawsze kości obgryzam do zera. Ja zawsze zjadam chrzęści, a ludzie mówią, że to jest obrzydliwe, ale ja zawsze jem. Te chrzęści zawsze zjadam. Nie wiem dlaczego, od zawsze tak miałam, że te chrzęści jadłam. A ludzie to po prostu mówią, ale ohyda, be. Ale u mnie musi być zjedzone. No i tak, takie są właśnie, wiecie, no po 30 to już tak się trochę czuję przygnębienie, trochę nie. Z jednej strony w końcu nie mam takiego stresu jak kiedyś, a z drugiej strony no to ostatnio mi powiedziała dziewczyna z pracy, że jestem jedną nogą już w grobie, więc bardzo fajnie, bardzo fajny żart, co nie? Ja już jestem za dojrzała na takie rzeczy, naprawdę. Mnie to w ogóle, nie wiem, nie bawi mnie coś takiego. Dlaczego jest obrzydliwy indyk dla ciebie? Czy to dobre mięso jest. Nawet lepsze to jest niż kurczak, bo jest dużo zdrowsze i moim zdaniem jest bardziej chude niż kurczak. Zjadasz chrząstki, a tyle miałaś plusów. Dzieci nie chce, imprez nie lubi. Znaczy wiesz, nie do końca, że nie lubię, tylko po prostu nie lubię takich głośnych party. Jak mi muza wali po głowie, no nie? Bo ja nie byłam nigdy zwolenniczką takich głośnych imprez. Nie powiedziałam, że nie lubię dzieci, bo to zależy też. No. Nie lubię po prostu takich bardzo głośnych imprez, jak mi muzyka po głowie wali, bo... No po prostu mi się źle kojarzy i nie chcę uczestniczyć w czymś takim. Co ty gadasz, Bardzik? Dobre mięsko. Znaczy on jest świeżutki. A z rosołu
Jak ugotujesz, no to jeszcze bardziej chudsze jest to mięsko. To wiesz. To jest git. Ja tam indoraziem. Sorry, że patrzycie jak jem, ale no. No przykro mi. Już kończę. Wiem, że Lady Devi też często je na streamach. Tylko, że ona jest sprytniejsza i jej nie widać. Ona zawsze coś wcina. O, właśnie przyszła. Ona dużo jeden z tych streamach i w ogóle dużo. Bardzo słaby. No mówię Devi, że ty często jesz. Ogórka jeszcze mam. Dlatego ja bardziej wolę. Ja to w ogóle bardziej wolę indyka niż takiego kurczaka. Kurczaka też lubię, ale wiem, że kurczak jest teraz taki pozapychany tymi wszystkimi chemiami i tak dalej. Ale jest pyszny mimo wszystko. Przepraszam, nie będę już tak robić, bo po prostu wiem, że nikt nie lubi patrzeć jak ktoś je, także. Wiem, Devi je dużo na streamach. Dobra, podgłoszę tą muzykę. Bo ktoś tam chciał, Nux chciał. Dobrze. Żeby za głośno nie było, wiesz. Tylko nie wiem jak tego bossa załatwić. Bo wcześniej też do niego. Przepraszam. Dzięki. A tu się będę kręcić, a dopiero jadłam. Nie wiem, co ja mam robić. Ale ja biegnę. O, cholera. Ale ja nawet nie wiem, czy ja ją dotykam w ogóle. Uwaga, mój kot idzie. Halo, co tu się dzieje? Aha, dobra. Cześć Patryk, elo, elo. Co? O cholera jasna. No, co tam Patryk u cię? Nie wiem co to jest, bo ja nie grałam nigdy na Xboxie, tak? Możecie mnie dobić, fani Xboxa. Ale się najadłam. Łapkę to może zostawię na później. Po co ja to zjadam?
Ale ja ten, no co ja źle robię, bo ja nie wiem. To już? Praise the Shan. To już było? Ale łatwe. Za pierwszym razem. Dwa piloty jakieś mam. Dobra, to teraz ściszam. Dlaczego game over, Patryk? Dlaczego game over? Zjesz zęby? Muszę ściszyć, żeby nie zagłuszało. Game over dla bossa. Jestem głośniej, wiem, ale wcześniej ktoś tam stękał, że nie słyszał gry. Znaczy, że nie słyszał muzyki chyba. Są alarmy, są głośniejsze, ale to ja nie wiem. Tu mam wejść, co mam zrobić? A, wchodzę. O! Co to ma być? Twin Towers. Może z zawału dostać w pierwszej mapie? No chwila. Mogę się po ścianach wspinać? Elo? Jak ja mam tu przejść? A. Ta nazwa Twin Towers to w ogóle trochę tak dziwnie nazwali. Oj, nie zdążyłam się schylić. Co to za wiewióra? Spaduwa. Dwa razy, ty! O, marchewka. Czy ja jestem na zewnątrz teraz? O kuźwa, co to było? O Boże! Dzięki! Nie widziałam tego wcześniej. On się rozebrał! Ew. Co tu się robi? Co za typ jakiś, ty? Pokazuje mi swoje cycki. O kurna mać. Weź tu znajdź pilota. Tu życie jest. Tu w ogóle po ścianie można chodzić i jakoś inne w ogóle w innych tych perspektywach, hej. Boję się normalnie. Już widzę, że tutaj zostaje zawału. Zjem zęby. Jeszcze nie zjadłam. Ale wiesz co,
Przynajmniej mi się udało dojść do poziomu dalej. Także nie jest źle. Spaduwa, ty wiewióro. No kurna mać. Ale żal. Ciekawe, czy ten motyl... O! 14 żyć. Co to kuźwa, kowadło? On przeklina. Powiedział przekleństwo. Aj! Co ja zrobiłam? Myślałam, że pod tym się da. Ale jak ja mam tam przeskoczyć? Fortepian spada na moją głowę. Oh shit! Boję się! Co tu mnie jeszcze spotka? Te wióry, co się rozbierają. No ale... Super. Oż ty. Gex się tak nacierpi przeze mnie. Dzięki. Ale znalazłam jakiś pilot przy okazji. Nie wiem, czy to ten właściwy pilot. Shit. O. To jestem chyba teraz nieśmiertelna, tak? Takie gówno. Po co to, co to w ogóle było? No, trzymaj się, hups. Ejo, ejo. Gdzie ja jestem, ty? Gwiazda! Tadevi! Oh shit, nie zdążyłam. O oh shit! Coś się stało! It's bonus time! Okej.
Nie udało się. Ale i tak dostałam chyba życie. Byonus! Byonus. Ja tam nic nie wiem. Oż ty strzałko. Banus. Bonus. Ale to w ogóle słabo to jakoś. Spierdzielaj wiewióro. Biedronka. O. Szybko teraz. O kuzić. Oh shit. Uh-oh. A gdzie jest pilot? Do nieba dojechałam. Cholerne. Tu jest telewizor, a pilot? Coś znalazłam. Ale to nie ten pilot. Tam był inny. A ten kolorowy to do czego jest? A, dobra. Tu jaki dziwny ty. Po co ten zielony? Czołg TV. Co to było? Super bohater od 7 boleści. Parararam. O. Szybciej, szybciej, nie. Co to jest? Ej. O. Motyl. Biedra. Oh shit. Tu jest w ogóle jakaś, już widzę, inna moc, nie? Te żaby mi coś dają, te latające. Ci pseudo-bohaterowie z Rynsztoka. Jak stąd wyjść? No elo, grobowładny. Cześć, Siów. Jak żyjesz? Przykro mi, ja nie mam na ciebie jeszcze żadnego sygnału dźwiękowego, tak jak ty masz na mnie. Ale może się to jeszcze zmieni. Kuźwa, jakiś troll mnie zjadł. Ho! Co, Patryk? Co chcesz powiedzieć? No kuźwa, jakiś spadać, jakiś... Co to jest w ogóle? Kolorowe jakieś ziomy. Przez nich sobie moc zniszczyłam, no nie no.
No, o Jezu, teraz te telewizory będą jeździły. Cześć, kumajka, Awe. O, oh, shit. Chciałam uderzyć, nie udało się. Jutro do pracy? No wiem, ale ja mam drugą zmianę jutro. Ale niestety i tak muszę wstać o 9 albo nawet wcześniej, bo muszę załatwić jeszcze sprawy jedne. O! Tam są kolce, to nie. Ja skupiona, no bo wiesz, jak się nie skupiam, to potem wiesz, co wychodzi. Kwiatki takie piękne. Oha, kolce nie zauważyłam. Jeszcze nie do końca ogarniam ten świat. Jak mnie ten, przepraszam bardzo, ten prezent trafił, bo nie ogarniam. Uwaga, jest mod? No właśnie. Są dwa mody, trzy. Zwykła osoba ze zdolnościami, nie? Okej. Goodbye, trolu. Biedronka. Yeah. Ty, no co jest, żabo? Biedronkę sobie zniszczyłam. Jak ja mogłam. Ona była taka piękna, ta biedronka. Jeszcze mogła pożyć. Dawaj łapka. Skąd on się tu wziął? Nieprzewidywalne to jest. Oh shit. O, kasetka. No kuźwa mać. Idź mi stąd. Na to czekacie? Nie wiem, o co chodzi. Ale co, że... A, podkreśnikowa mafia. Ale dlaczego mam, przepraszam, bardzo zmienić na podkreśnik? Tak, oni się ugadali chyba razem, bo nie wiem. Nie wiem skąd, jak i co, ale... Załapałam, no Jezu. Bo to 10 plus do klasy? Nie. Co ty? Ale Devi musiała się dołączyć, bo ona już nie chciała mieć tamtego niku. A to ja będę mieć teraz podwójny podkreśnik. Nie zdążyłam. Nie, za mało plus 100. Ja żądam więcej. Ja żądam największą w ogóle ilość punktów. Ale dlaczego nie przez Y? Każesz mi zmieniać? A jak ktoś mnie oskarży o to, że podrabiam nick, to co wtedy będzie? Kuźwa, jego mać. A bierz wszystko. A przez J? Okej, no. Dwa podkreśniki i jeszcze J? Tu w ogóle, o Jezu. Grubsza sprawa, widzę. Jak ja to dotknęłam? Ojej. No, ogonkiem myślałam, że ich rozwali, ale chyba się nie da, bo mają te czapki dla ograniczonych. K
Hermiona.pl. Ale tu wieśniacki nick, Boże. Może w ogóle harmonialive.pl. O, albo nie, no dlaczego? Chcecie, żebym była w waszej mafii? Ja już mam swoją mafię. Uciekaj! Mam 12 żyć. Zaraz będę miała 0. To wszystko przez Kumajkę, bo on przyszedł i zaczął robić zamęt. W ogóle nie ogarniam, co się tu dzieje. Kuźwa. O! Żabson. Jak się obraził. Patryk to ma naprawdę fetysz stóp. Ja nie wiem w ogóle. Patryk, przyznałbyś się, że masz fetysz stóp, a nie chcesz zwalać, że to ja cały czas mam, nie? Bo ty mi próbujesz cały czas mówić, że ja mam fetysz stóp, a to chyba ty masz ten fetysz, człowieku. Kuźwa, skąd to się wzięło to? Masz fetysz bongosów? Można to różnie chyba interpretować. Nie wiem, nie wnikam. Są różne slangi. No widzę, Nuksard, że mam 11 już tylko. Prezenty, kurde. Od 7 boleści. Czemu go się nie dało rozwalić? Ej. Boże, najbardziej to mnie te klocki rozwalają. Masakra to jest. Coś tu było? A, ta kaseta. A tu nie mogę wskoczyć. Cześć, Ermac. Dzięki za rajda, elo. O, dzięki. Ty z rajda? No, to elo mordy. Witam. Co grałeś dzisiaj? Ciekawego. Skuś. Ogonkiem. Dawaj. I co tutaj? A. Samo cudo. Piękne tytuły wydane przez City Interactive. Pewnie jakieś strzelanki, jak to u ciebie ostatnio. Jak ja mam tu przejść? Halo? No właśnie, czyli nic z moich klimatów. TNT. TNT. Ale widzieli... Ty masz fetysz na Raymana? Nawet nie wiedziałam. Bo ty nie masz Duma ostatnio i tak Sadge. Ale mam Duma teraz takiego, kupiłam sobie na Gogu. Był taki Dum, ten stary, no nie? To go kiedyś tam będę planowała ograć. Bo stwierdziłam ogólnie, że Duma to chyba lepiej się gra na PC-cie niż na konsoli, bo wydaje mi się, że sterowanie jest łatwiejsze, jak myszką
myszką strzelasz i tam wsadem się ruszasz, nie? A nie tak jak no, tym... No kontrolerem ogólnie, jeżeli o to chodzi, to bardzo ciężko mi było się poruszać. I tam wcelować te potwory. Masz w drodze 7 kolejne medy. Nie mów, że stary, bo jeszcze i tobie zarzucą. Ja wiem, że ja jestem stara, no ale no co ja zrobię? Kiedyś starego Duma się grało tylko klawiaturą. Ja nie grałam nigdy w starego Duma, więc to jest dla mnie do nadrobienia ogólnie. Chcę wyżej. Ej. Ale kubka. Okej, czyli tornado wokół ciebie skrasz jako i nieśmiertelność. Nie wyglądam staro, bo widzisz. Jeszcze. No przepraszam cię bardzo! Czyli to tak Crash się pewnie inspirował Gexem. Na dół mi każą iść, dobra. I tego nie można naskoczyć na to? A tylko jedyna. Matko jedyna! No dawaj! Żabo. Biedronkę sobie rozwaliłam. Ja chcę z powrotem moją biedronkę. Ale fajna muzyczka tu jest, chwytliwa. Kazali mi iść na dół, to przyszłam. Tu jest kasetka, a gdzie jest pilot? Jak Soul Eaver? Pumpelnikiel. Do Soul Eavera jeszcze wrócę na kolejnym streamie. Czego? Chciałam... No co tam? Na pewno jeszcze do niego wrócę, bez obaw. Bo tam już się wkręciłam w sumie w te dalsze, te poziomy. Więc myślę, że wkrótce do niego wrócimy. Oczywiście jak mi czasu starczy. Przejdę? Kuźwa, ta żaba latająca! Będziesz mi przypominał Pumpernickel? Dobra. Soul Eaver. Wiem, że się wyśmialiście ze mnie. Wy trolle jedne, bo tam te puzzle, tak? Z tego się śmialiście. Spoko, się ogarnie. Bez obaw. Tam, że wzięłam. Ostatni razem to był przegadany stream. Dlaczego tak mówisz? Bo ja nie pamiętam. Beczunia była. No jak była beczunia, no to dobrze. Bo w sumie jesteście tu po to, żeby się jakby zabawić, nie? Co to było? O, ja myślę...
Ja myślałam, że to w grze, pumpernikiel, ten error. Ja, a nie wiem, miałam 2 godziny siedzieć, ale zależy, jak mi się, czy mnie nie złapie zmulenie. Motyl daje mi życie. Czego tam? Zordon mnie wzywa. W ogóle on cały czas mi nie daje żyć. Co się z nim dzieje? Ta żaba latająca jest najgorsza. Bo ona atakuje mnie. Zresztą jak wszystko. Ale ona leci prosto na mnie. Back to the Future. Zgadzam się. Bardzo fajny film. Będzie remake i boję się, jak to będzie wyglądało. Udało mi się! Ej, jest pilot! Elo! I telewizja! Chodzę! Na pewno będzie fajny dla młodszych. Nic nie zrozumiałam, za szybko powiedział. Zapisz hasło! To zrób screena. Gdzie hasło? Nie wiem, czy wzięłam. Dlaczego game over? No bo nie, nie, bo nie ma. Na pewno jest w goglach. Epic fail. Można zawsze tam, wiesz, wbić na nielegalu jakieś cheaty. O. What the fuck? Jakaś rakieta. Okej, dziwne. Ja myślałam, że... Okej, nie wiem, o co tu chodzi. Ja na tym mam frunąć? Okej. UFO! A wczoraj oglądałam Faceci w czerni. Akurat tak wyszło. O, ona do góry leci, ej! O Jezu, kiedyś ten film był fajny. Teraz już nie robi takiego wrażenia. Cheaty są za słabych, cheaty są za frajerów. Czyli będę ja tym frajerem, nie? Bo kodu nie zapamiętam. Rakieta się steruje zależy jak stoisz. A. No tak, no. O, cholera. A ten UFO na mnie leci znowu, o. A to seksowny Rayman Galactica 1, 2, 3. No, to w ogóle moje jest hasło prywatne, także możecie sobie zapisać, nie? O. Akurat wskoczyłam, jak to wybuchło. Jesus. Eksploduj. Myślałam, że coś tam będzie. A to nie da się. Czy da się? A, mogę się... Chciałam się przykleić do tego. Nie możesz dotknąć czubka, bo wybucha. Na czym gram? To jest na ten... Na komputerze, wiesz? Bo ja jestem frajer i nie mam oryginału. Spadaj, ufol. Nie, nie gram na PlayStation, gram na komputerze, na padzie od PlayStation. Grasz w komputer? Przecież ja mówię, że ja nie mam tego na PlayStation, tej pierwszej części nie mam. To jest z GOGa. To jest GOG. Była promocja, chyba z 5 zł kosztowała ta giera. Jak się przykleić?
O. Okej. Dzięki. Jezu. Boże. Kot mnie przestraszył. Co jest? Jaki chory poziom. Nie zdążyłam uskoczyć. O kuźwa. Okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Nic od niego nie brałam, ponieważ on powiedział, że jest zbyt leniwy, żeby wysyłać paczki, więc on chciał tylko odbiór osobisty, a nawet nie powiedział, gdzie mieszka, więc stwierdziłam. Okej. Okay. Tak mi powiedział, ale już chciałam wziąć wszystko, nie? Tylko, że no, jak on tak po prostu podchodzi do sprawy, to dzięki. Aha, okej, okay. Czyli już spartoliłam sprawę. Oddaję gry, ale nie chcę wysyłać, bo jak sam powiedział, jest zbyt leniwy. A jeszcze bym przecież za przesyłkę mu zapłaciła, nie? No to... Okej, okay, no nie wnikam, nie? A mogłam wziąć wszystko, wszystko bym wzięła, skoro się gość chciał pozbyć. Kurde. Nie, jaka drama? Ermak jest tak leniwy, że nawet z pokoju do pracy mu się nie chce wychodzić. Ermak, jesteś leniwy taki, że zainstalowałeś sobie w fotelu gamingowym toaletę, żeby nie wychodzić z pokoju. Jak? Nie no, bez przesady. Też bym tak zrobiła. A co? Ups. Dobra, nie atakujcie go. No co jest? Nie robimy sobie z ciebie jaj. Byś się nie obraził tutaj. Ja po prostu... Ja nie chcę, żeby on się ofucył. Jaki przełącznik? Ale co mam się wrócić, jak tu nic nie ma? Nic tu nie widzę. Teraz już zresztą nawet chyba za późno. Ale gdzie ja mam skoczyć, no? Kazałeś mi tu skoczyć! Dlaczego mam się zabijać? Dobrze było. Ale jaką dramę? Człowieku, ja pierwszy raz to gram. Skąd mam wiedzieć, gdzie co jest? Kuźwa, jego mać. Pisałeś dwie mapy temu. Myślę, że ja to pamiętam. Shit. O kuźwa. Okej. Okay. Tam był pilot. Tam był pilot. Nie jestem ekspertem, no niestety. Od tego nie jestem.
Aha. Dlaczego ty mi każesz lecieć na dół? No kurwa, jaki... Przepraszam. Pilot... Jak w kolce wpadam. Dlaczego ty nie grasz po swojemu? Bo chciałabym, ale mnie atakują. No i co? To samo jest. No, poleciałam w dół. I tu są jakieś kolce. No, poleciałam w dół, tak jak mi kazałeś. Tak. Tak, poleciałam w dół. Tą głupią rakietą w te głupie strzałki. Widzisz? Jakby tu był pi... Dlaczego nie mogę tu przejść? Boże, nie mogę zaraz. Weź już się uspokój. Całe szczęście, że życia mam. Cześć, Stigman. Światło mi się zgasło. Zrobię świecę. Do tyłu. Tam. Gdzie ty pudła? Nie wiem. Czy ja kiedykolwiek byłam normalna? Help my mom. Nie wiem, co ja robię. Kurde. Cześć, Skeletor. Jest go na blowa. Aha. Kurna mać. Nie wiem, nie jestem soulsowa. Sorry, nie moje klimaty. Co kto lubi? Czy to jest siekanko? Chciałbyś kogoś posiekać? Boję się, że to ja będę pierwszą ofiarą. A potem będą inni. Ja pierdolę. Ty mnie obronisz? Prędzej ja ciebie, Devi, bo... Trochę większa jestem. Spokojnie, Devi, pod paszkę by weszła. Moją. Nie wiem. Ale to co, że co? To niby takiego... Czy jest coś, o czym nie wiem? Te chłopy! Dobrze. A jakie tu zwyrole siedzą. Aż ty. O! I mam 18 żyć tym sposobem, elo. Nic nie będzie oglądał. Czyli bardziej chcesz mieć cycki.
który to, bo tak dwa takie same są. Kto by nie chciał mieć? Ty masz też cycki, siów. Pokaż! A to co to? What the fuck? Co to za jakiś pierdzioch? Jak ja mam z nim walczyć? A co będziesz z tego miał? Nic. Bo nie mam pomysłu. Co za typek? On pierdzi. A te kowadła na mnie spadają. O. Lol. Ale grubas. Pierdzący. Dziwny pilot znalazłam, ej, patrz. Oni by cały czas wszystko chcieli, ja nie wiem, chcesz je smażyć. Trzeba było screena zrobić. Ups. Fortepian mi spada na głowę. Nice. O. Tam był butterfly. O czym wy mówicie? Ślub z kurczakiem? Co kto lubi? Co ja mam zrobić? Wyjebongo! A skąd ty możesz być taki pewny, kumajki, kumajka? Chciałam kumajec powiedzieć. Open the door! Ja nie Tarantino? Katolickiej rodziny i babcia zawsze powtarzała, nie masaj przed ślubem, bo to grzech, a może się całować, bo dzieci będą z tego. Takie myślenie, wiesz, stare, nie obrażając twojej babci. Ale u mnie też zawsze mówili, że przed ślubem nic. Więc nie chciałam ci obrazić babci, chciałam tylko obrazić to myślenie. Moja babcia też tak zawsze mówiła i to było głupie. Nie, to nie tak miało być. Typowe anime.
Moja babcia też zawsze mówiła, że przed ślubem nic, nie? Jezu, przestraszyłam się! Przestraszyłam się, że się obraziłeś! O Jezu, ja to nie wiem, jakaś jestem niepoważna. Eo! A ten tu chyba lurkował! Co się dzieje, nie? Nikogo nie zgłosiłem oprócz Kumajki. Kumajka zgłoszony. Biedny Kumajka. The fuck? Aj, tak. Przepraszam, co? Lurkujesz od godziny i co się nie odzywasz? Aha. Cześć smrodziku. Co tam? Tylko to było tutaj? O Jezu, ja coś chyba cały czas pomijam. Nic się dzieje, nie? To tylko tu było to? Boże. Od czopląsu można dostać, alo. O. Dawaj dalej. Kamerka. Boże. Co tu się dzieje? Cholera jedna. No, elos, you've bios. Przeczytałem, dobra, uciekam, chwasty mana. Co z tobą się dzieje? Człowieku, co jest? Może ty już okulary potrzebujesz? Cześć, Tish. Witam. Co tu trzeba zrobić teraz? Ja przez niego, przez tego. Jaki gejowski Sherlock. Co? Motyl. O matko, jedyna. No i co z tą kamerką? O co tu chodzi w ogóle? Coś otwieram, tak? Dalej. Tu nie można wejść. Co wy robicie? Ale głupi poziom. Jak to nic? Wy o jakichś gejach zaczynaliście gadać. Dla zabawy te geje? O nie. Dziwnie się czuję. Noc. Ciemna. Ciemno już zgasło wszystkie światła. Ciemno już, noc nadchodzi.
nic nie ma. Jedni dla zabawy grają w jaszczurki, inni w geje. Się boję. Jaki fałsz. To był piękny śpiew. Słuchaj to. A co mi tam? O, goła baba. Ja wiem, że ja nie umiem śpiewać. To jest potwierdzone info. Nic tu nie ma. Ojej. Ej. Czemu tak mnie krytykujesz? Weź pokaż Mondralo, jaki ty jesteś. Śpiewak z pierwszego rzędu. O, pa, 26 żyć. No trzymaj się, Patryk. Idziesz potrolować innych, bo tu nudno jest, tak? Myślałem, że powie weź spierdalaj. Staram się być grzeczna. Bo ostatnio się bardzo brzydko się odzywałam na tym, na streamie z Soulivera i w ogóle spojrzałam na siebie i stwierdziłam, że to była masakra. Co ja mam tu zrobić? I księżyc! Zniknął. O, żyćka. Spokój był u ciebie? Tu jest chaos, proszę się opanować. Dlaczego piszesz good job, jak tu jeszcze nie koniec jest? Coś zrobiłam. Okej. Mrs. Księżyc, kurde. Jej. Ej! Kurka wodna. Co Luri? Ja nie wiem, co ty piszesz. Ruja jakaś? Co? Z jakąś rują skojarzyło, ja nie wiem. Co
co się dzieje? Boże. Crazy life. Oż ty mendo. Jak ja tam mam wejść? Po co tu weszłam? O, okej. Czegoś to zaczyna mnie kumać. Fajnie. Tylko, że nie bardzo o to mi chodziło. Jest co pomacać. Ja uważam, że indory są fajniejsze. Ermak. True story. Co jest tutaj w tym dużym telewizorku? Co to było? Nie masz takich w okolicy? Oj. Niedobrze. Nie bardzo wiem, o co tu chodzi w tym poziomie, bo tu się... To jest w ogóle jakiś... Crazy life. Tam nie wejdę, bo... Bo... Chyba, że z rozbiegu. Baba goła sobie się kąpie. Oh shit. Okej. O. Coś straciłam. No trudno. Shit. Ja coś z tym biegiem mam nie tak. Ale to halo. Każe mi te robaczki iść na, każą mi iść na górę i co? O. Czeka menda mnie załatwiła. Łaził sobie frajerson jakiś. Ajajajajajaj. O Boże. Ale jak się za... Bye. Kurde.
Nie ma tu takiej, komendy, bo nikt jej nie zrobił. Ostatnia szansa. Sraniec jeden. No wygląda. Jak ktoś inny gra, to zawsze tak wygląda. Aha. Wodna. Co ja ominęłam? Bo mnie teleportuje do nocki. Fajnie. Hmm.
No ciekawe, jakie mam tam wejść, bo nie wiem. Jakoś wlazłam. Okej. Co ja niby tam miałam zrobić? Przepraszam, jak tam kolce były. Ja chyba tutaj już sobie podziękuję. Bo nawet się tego nie da zapisać, więc... No, dzisiaj już spasuję, ale później będę musiała kod znowu ogarnąć, nie? Także exit robię. I tak masz zapis po bossie? To ciekawe. W każdym razie... A, dobra tam. W każdym razie tak. To będzie tak wyglądać, nie? Kiedy next? Nie mam zielonego pojęcia. Powiem ci, Nux, że jak będę mogła wejść, to wejdę, naprawdę, bo w tym tygodniu mam drugą zmianę, więc będę pracować od 14 do 22, więc trochę będzie, wiesz, trudniej. A w poniedziałek to w ogóle nie wiem. Nie wiem, wiesz, nie wiem, na serio. To kiedy będę mogła, to przyjdę. Po prostu, ja tak już mam. A, no dobra, to zrobimy Raidzix. Także pojawię się, jak po prostu będę mogła dać radę, no nie? Postaram się. Okej. Okay. Chyba idzie, także jest dobrze i trzymajcie się do następnego. Pa, pa. Dzięki. O, sushi na sam koniec przyszedł, ale...